Wstępnie chcę was jeszcze poinformować o tym, że jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 10 łapek w górę, filmy z boiska, niekoniecznie Orliga, bo wiemy, że teraz przez sytuację na świecie to jest trochę utrudnione, ale na pewno z boiska będą pojawiały się co 2 tygodnie. Nie wiem jeszcze do kiedy, ale wbijcie te 10 łapek w górę, bo wtedy filmy z Orlika będą się pojawiały co 2 tygodnie, a nie jak teraz, co miesiąc, czy nawet co 2. Lecimy do filmu. Siemanko, z tej strony oczywiście Dolo 321 i to z kolejnym odcinku z Orlika na moim kanale i oczywiście ta sama seria. Niebezpieczny się zbliża. Oczywiście piłki różne, tym razem jest to piłka taka dwuhala. Na niej jest Miękka. Xavi, nowa ikona w FIFA 21. Więc myślę, że możemy zacząć. Jest to oczywiście Dominef oraz Kuba Saganowski, wpadnijcie na kanały chłopaków. No i co? Ja będę dzisiaj Tak. tylko bronić. Oni będą strzelać. Oczywiście standardowo 4 rundy karne, wolne wolej poprzeczki, więc lecimy z pierwszą. Ale jest oczywiście rzuty karne na początek. Kamień, papier, nożyce. Kto zaczyna? Znaczy w sumie stety cień, więc całkiem spoko. Ale zjeść! Za to sobie kleć na jego kanał, jak go porobi! Tak więc teraz oczywiście kolejna runda. Czyli już trzecia runda, tak? Pójdź na bramkę i ci idź. No strzelaj do mnie! Gida! Ale wyciągnął! A więc co? Jest dwa Kuba? do jednego dla Kuba, nie rób Kuby. tego! To już trzecia runda. Kuba nie ma! Oj, tak jak ja! Czwarta runda, Dominik przegrywa 2 do 1 z Kubą Saganowskim. Nie zadziałało. Lecimy. Dawaj, Kuba, dawaj. Pogba, Pogba. Weź na Kubę teraz kartę. No na Kubę, Tomek. Kurwa! Nie wyjmowali, no. Strzelamy. Kolejna runda do brywki. No jajaj, ale świetnie wykonany rzutkami przez Tomiego Neva. Znisz go! Za to widzowie nareszcie łapkę w górę oraz kto jeszcze tego nie robi, a teraz musi to zrobić, zasubskrybujcie kanał. Lecimy z drugą rundą. No niestety ta piłka tak wolno leci. My nie będziemy teraz standardowo z tej linii, tylko pomiędzy polem karnym a ty po prostu z załogu jakby. Tutaj jest najwyższy dziura! Dziura! Najwyższy punkt łuku, to za tego najwyższego punktu łuku. No i co? I zaczynamy rzuty wolne. Tak. 3, 4.
nawet się nie starał. Ja cię. Nie, no bo to było tak. Nie wiem, co ja zrobiłem. Dobra, nie ma sprawy. Tak mi nie leciało, że nie wiem. Oj, głupia piłka skręciła. Rozstrzygnięte, ponieważ może być remis między tymi kurytami. Lecimy z trzecią rundą. Oczywiście przed wolejem i standardowo kamień papier do rzucę. 3, 4. Więc... To takie nieporozumienie. Żółwika piona, nie? Go nie pasuje. Dobra, ej, woleje, tak? Woleje, woleje. Skłonisz do ręki, rzuć piłkę. Albo po prostu oczywiście poprzeczki. Ja tutaj będę teraz nagrywać. Więc lecimy. Trzy, cztery.
jak, zaczynamy. Dodo kamerzysta. Nie ma. Kończy Kuba pierwszą rundę teraz oczywiście. Czy będzie poprzeczka? Niestety nie. Dość ciężko jest podciąć tak tą piłkę z tej linii, więc umówmy się, że właśnie z tej kropeczki będziemy tutaj strzelać. Zaczynamy. Drugą rundę już z tej kropeczki. Zobaczmy, czy będzie poprzeczny udział. Jajajaj! Piękne uderzenie! No ale kapitalnie jest punkcik, więc... Do Kuba przed ciężkim zadaniem. Zobaczmy. Jak teraz sobie poradzi? Ależ to zrobił! Co za emocje, widzicie? Magiczna kropka! Magiczna piłka! No i wszystko się zgadza! Poprzeczki jak ulał! Aż ślad się zrobił! Wow! Trzecia rundka... Jest! Co za emocje w tym odcinku! Ależ to robią Kuba z Dominikiem! Czyli dwaj kuzyni! Trzecia runda, jest już 2-1 dla Dobiego Dewa. No i zobaczmy. Ajajaj, ależ było blisko. No dobra, czwarta runda, a Dobi znowu wygrywa. Jest coraz bliżej wygrania kolejnej konkurencji, ależ ten strzał. No nie wyszedł mu tak, jak pewnie chciał. Zobaczymy, czwarta runda kończy ją Kuba. Więc zobaczmy, czy on... Również trafi w poprzeczkę, ale no niestety nie miał tyle szczęścia, co Dominew. A więc jeżeli w tym momencie Domi trafi w poprzeczunię, to wygrywa ten odcinek z wszystkim. Ajajaj. Kuba, jeżeli nie strzelisz teraz, no niestety szczęście ci nie dopisze. No to Domi chyba pobije rekord i wygra wszystkie cztery konkurencje. Lecimy. Kuba, Kuba, Kuba! Ależ to zrobił! Będzie to grybeczka! Ale te poprzeczki tak siedzą, że chyba nikt nie ma nic przeciwko temu, żeby dalej walczyć na poprzeczki. Dobra, zobaczmy. Teraz jest to grybeczka. Ala, la, 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 la! Co zrobi teraz Domi? Co ja robię? Czarna magia. Nie chciałbym być na miejscu Kuby. Jak wszystko siedzi temu panu, a nic nie siedzi temu. Zobaczmy. Ale jednak! Co za emocje! Co oni robią? Za to należy się kciuk w górę! Zobaczmy. Napił się no. Ajajaj! Domi aż sam rozśmieszył się swoim żartem i nie trafił. Też nie pij najlepiej. Lecimy. Lecimy. Jest! Kuba wygrywa honorowo konkurencję! Proszę Państwa, poprzeczki! No gdyby Domi nie rozśmieszył się swoim żartem, kto wie, co by się tu stało. A więc tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Cześć!